Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luksor i witam Państwa w kolejnym odcinku z gry o nazwie BeamNG Drive, czyli z gry, w której możemy niszyć samochody, ale i nie tylko, o czym przekonacie się właśnie w tym odcinku, gdzie znajdujemy się właśnie teraz na mapie o nazwie American Roads. Jest to mapa modyfikacja, więc link do niej znajdziecie w opisie. Tymczasem przed Wami w tym momencie kolejna modyfikacja, tym razem na samochód. Przed Wami Ibishu Blackfoot, samochód, do którego link również jest w opisie. Auto typowo terenowe, stworzone przez firmę Ibishu, natomiast jest to oczywiście wymyślona firma, która w rzeczywistości nie istnieje. Spójrzcie tylko na jego charakterystykę, jaką ma, te kanciaste kształty. Ta linia nadwozia oczywiście zdradza jego lata produkcji, ponieważ produkowany był w latach 93-96. Dzięki czemu, no, można powiedzieć, że jego wnętrze jest po prostu klasyczne. Wykończenia drewnem albo aluminium, w zależności od wybranej wersji, i tak najwięcej jest tam plastiku. Niestety, samochód ten nie generuje zbyt dużej mocy. Wynagradza to oczywiście napęd na 4 koła, w zależności od wybranej wersji, bo bez takiego napędu również można było takie auto nabyć. Także, no, jeżeli chodzi o wyścigi, to to auto do nich się raczej nie nadaje. Oczywiście gwoździem programu to auto raczej nie jest, ale modyfikacje możecie sobie po prostu pobrać. No słuchajcie, w tym odcinku zajmiemy się czym innym niż patrzeniem sobie na samochód terenowy, ale mapa akurat jest bardzo adekwatna do tego, żeby raz na jakiś czas gdzieś tam w teren się przejechać. Mapę może zmienimy w trakcie trwania odcinka, ale nie gwarantuję, zaś gwoździem jest zupełnie co innego. Gwoździem tego odcinka jest nic innego jak stacja benzynowa, bo to właśnie widzieliście na miniaturce i w tytule tego filmu. I teraz pytanie, no dobrze, no stacja benzynowa, no ale no co można ze stacją zrobić? No zatankować samochód? No nie można zatankować na niej samochodu, ale bardzo dawno temu mówiłem, że super byłoby, jakby do BeamNG Drive dodali właśnie stację benzynową, w którą będzie można wjechać i wybuchnie wszystko. No i właśnie, jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, została dodana taka modyfikacja, która taką stację właśnie dodaje. I oto jest właśnie przed Wami stacja benzynowa praktycznie w całości zniszczalna. Co mam na myśli mówiąc zniszczalna? Otóż to, że jeżeli wjedziemy sobie z impetem w ten dystrybutor czerwony, to cała stacja razem z tym samochodem wybuchnie. Pewno się zastanawiacie, no jak to możliwe? O właśnie teraz Wam pokażę jak, wezmę mały rozpęd i proszę bardzo, cała naprzód. No, to auto nie jest jakieś ekstra szybkie, ale raczej damy radę. Uwaga! Trzymajcie się! O, proszę bardzo, przejechałem! Wybuchając całą stację, a przy okazji zawalił się też dach nad tym dystrybutorem, który zabraliśmy ze sobą. Zaś również z jakąś belką chyba drewnianą? No nie, metalową. Auto się wgniotło słabo, można wręcz powiedzieć, że praktycznie wcale. Stację benzynową można stworzyć tak naprawdę jako zwykłe auto. Czyli gdy wchodzimy sobie tutaj, to jak widać można po prostu to stworzyć, postawić taką drugą lub spróbować ją przenieść. Oprócz stacji benzynowej jest jeszcze dystrybutor wody, który właśnie w tym momencie tworzę i który też można w całości zniszczyć, a wtedy on spada. Mapa oczywiście nie poszła bez przypadku, bo tutaj jest bardzo dużo miejsca do stworzenia takich rzeczy. Bardzo dużo miejsca, więc proszę bardzo. No dobra, uderzyłem w ten dystrybutor wodny, że tak powiem, a on dalej stoi. O, jednak nie, spada! Wali się! Efekty dźwiękowe były niepotrzebne, bo gra ma tutaj jakby można powiedzieć swoją ścieżkę dźwiękową, ale musiałem się wepchnąć ze swoimi dźwiękami. I pewno pomyślelibyście, że to wszystko, że dwa uderzenia i proszę bardzo, dystrybutor zniszczony, stacja wybuchnięta i koniec. No nie, stację można jeszcze bardziej zniszczyć, można wjechać do garażu, ale to wymaga troszeczkę większej, można powiedzieć, precyzji, bądź może prędkości. Może zmieńmy auto na jeszcze szybsze i spróbujemy wmecholić się w tamtą ścianę, gdzie jest ta butla. Silnik V8, to jest właśnie to. Myślę, że taka odległość będzie wystarczająca. Oho! O! Proszę bardzo, przezroczyste słupy. Tego się akurat nie spodziewałem. No dobrze, im dalej pojadę, tym lepiej dla ciężarówki. Nie będę tworzył żadnej naczepy czy coś takiego, po prostu weźmiemy jakąś jedną z lepszych, czyli tę ciężarówkę, czy tą ciężarówkę. Zawsze nie wiem jak powiedzieć. Możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, jak mówię, bo w sumie nie wiem. Znaczy, mam czasem zagwozdkę. Często mówię poprawnie, a potem nagle, gdy chcę to powiedzieć, to myślę o tym i nie wiem w końcu, jak się mówi poprawnie. Także, czy uderzymy z prędkością 100 km na godzinę? Fajnie by było. Sprawdźmy. No, chyba będzie stóweczka. Tak. Uwaga, jedzie! No i mówiłem, że nie jest to jedyna rzecz, którą można zniszczyć. To jeszcze nie wszystko. Prawdopodobnie, bo podejrzewam, że tutaj się da jeszcze z drugiej strony ściana rozwalić. Tak czy inaczej, cała ta stacja benzynowa jest jednym wielkim obiektem, który można co prawda chwycić, ale raczej nie podniesiesz tego tak po prostu. Chociaż te mniejsze elementy, jakby się postarać, o coś tam się podnosi. No ale dalej to nie jest to. Jak widzieliście, z impetem można wjechać i zniszczyć cały budynek. Zobaczcie, gdy zrestartuję stację benzynową, ona tworzy się od nowa, a obok niej tworzy się taki słup. Niestety na tej mapie on troszeczkę wisi w powietrzu i gdy ja czas odpalę, no to on się wali na ziemię. O, jak widać, spadł. Także on też jest zniszczalny, tylko no niestety no, jego zniszczalność jest akurat na tej mapie troszeczkę aż nadto. Także słuchajcie, zróbmy sobie takie uderzenie i wybuch z prawdziwego zdarzenia. Stwórzmy sobie dwa samochody, które będą, powiedzmy, taki scenariusz. Dwa samochody będą tankować właśnie teraz benzynę lub diesla. W zależności od tego benzyna tu jest, co? Dwa samochody będą tankować. O, nawet fajnie, po tym uderzeniu w dół wygląda troszeczkę bardziej jak zużyty. Także niech on sobie tutaj stoi. O, no, gdzie ma wlew paliwa? Nie ma wlewu paliwa. Co to? Producent nie przewidział wlewu paliwa? A, auto elektryczne. Dobrze. Tylko czemu ma dźwięk silnika spod maski? Silnik elektryczny nowej technologii. Nie ma problemu. Też mnie się podoba. No dobrze. Mamy jedno auto. Jeszcze jedno. Co by to mogło być? Może maluch? O, tak. Maluch będzie dobry. Taki mały maluszek, który będzie sobie stał z tymi tam ludzikami w środku. W przeciwnym kierunku. Czy on ma wlew paliwa? Patrz, też nie ma. On miał tak przy drzwiach bardzo blisko, co nie? Chyba z lewej strony. Chyba tak. Maluszek będzie stał gdzie indziej. O, on taki przewracalny dość mocno. Maluszek będzie stał tutaj, ale z wyłączonym silnikiem. O. Proszę bardzo, jest maluszek. O, tankują sobie. O, bardzo ładnie tankują sobie. I teraz zrobimy sobie ciężarówkę z naczepą, która też będzie miała w sobie ładunek wybuchowy. Znaczy wybuchowy. Benzin będzie miała. I ona tak się wmechuje, soczyście, w tą całą stację benzynową wraz z tymi samochodami. Wybuchnie! O! No dobrze. Ciężarówkę oczywiście tą lepszą, która ma więcej mocy, będzie jak z filmu akcji. Może jakoś dobierzemy fajnie scenę, żeby to ładnie wyglądało. O! Także drodzy widzowie, zróbmy sobie też przy okazji mały próg, który pozwoli nam tutaj dowiedzieć się, kiedy będzie kolejny odcinek z BeamNG Drive. Także słuchajcie, jeżeli będzie tutaj przynajmniej 30 000 wyświetleń, możecie spodziewać się, no, kolejnego odcinka w miarę szybko. Także bądźcie takiej wiedzy, żebyście nie pytali się po prostu, kiedy kolejny odcinek, to odpowiadam wam właśnie w ten sposób. Jeżeli przekroczy tutaj liczba wyświetleń 30 000, no to znaczy, że produkcja kolejnego odcinka będzie już w toku. No to go, jedziemy, słuchajcie. Cała naprzód. Powiedzmy, to taki Allahu Akbar, jak to się mówi. Będzie jechał na stację benzynową. Allahu Akbar! Dobra, bez przesady oczywiście. Ale jedzie, jedzie. Teraz kamera filmowa jakaś. Tak, niech to wygląda jakoś fajnie. Żeby tak jeszcze jakieś filtry można byłoby na to narzucić. Też byłoby fajnie. Nie ma tu w tej grze chyba filtrów. No ale nie szkodzi. Proszę bardzo, jest kamera. To będzie wyglądać zabójczo. Zobaczcie tylko na ten znak, który leży na ziemi. Jedzie. Jedzie, 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 jedzie i spowolnione tempo wjeżdża w stację benzynową, w tego malucha, zahacza o dystrybutor, nie wybucha, jedzie dalej z maluchem, nie trafiłem. Ha! Dobra, zaczepiony, no to jazda. No to jazda, próba numer 2. No, tak w filmach amerykańskich, jak niszczą te samochody, co nie? Im to nie szkoda tych aut. O, jedzie, jedzie, jedzie coraz bliżej. Tą drugą ciężarówkę teraz. O, ona gdzie jest? Halo, halo. Jest, jedzie. Czy przejedzie między drzewami? Jeżeli tak, to mnie to pasi. Skręca, skręca. Hej, jeszcze nie ma nic straconego. O kurczę, zahaczy się tylnym kołem. Nie! Wow! Na styk. Dobra. Jest to... będzie dobrze. O nie! Nie jedzie! Halo, halo! O nie, coś kliknąłem. Bardzo źle. No dobra, skręca jak skręca. Dwie ciężarówki. Ale czemu ta nie jedzie? Zepsuła się. Nie mogę skręcać, nie mogę nic zrobić. Halo, halo. O, co się stało? A bo to była cysterna. A. Już prawie gotowy, plan idealny. O nie, uderzy! O! O nie! Plan nieidealny. To będzie, teraz się uda, proszę bardzo. Trochę pod kątem. Dobra, teraz kolejna ciężarówka. Dobrze jedzie, bardzo dobrze. Wbijaj siódemeczkę. Jest siódemeczka wbita. Świetnie. To ósemkę jeszcze. Dobra, jadą. Jadą, jadą. O! Teraz będzie super. Teraz będzie filmowo. Oprócz tamtej ciężarówki, bo ona zaś chyba w drzewo uderzyła. No. Ta się znowu wymechowała. Tutaj jest ciężko to zrobić. No trudno. Kit stąd w takim razie. Odpalamy sobie naszą kamerę. Bo tutaj, zobaczcie, już zajeżdża. No dobrze. Sprawdźmy to. Zbliżenie. I... akcja! O nie! Nie trafiłem. Cóż za piękny dzień tankowania benzyny na tej pięknej stacji benzynowej. O nie! Na stację benzynową wjeżdża rozpędzona ciężarówka! Z benzyną na pacę! Uciekać! Będzie wybuch! O nie! Mało tego! Z drugiej strony jedzie również ciężarówka, która prawdopodobnie też w nią wjedzie. O nie! Wszyscy zginiemy, chociaż i tak już wybuchło. O nie! Co my teraz poradzimy? Ciężarówka jedzie dalej. O nie! Jeszcze benzyna się wylała. O kurcze. O nie! Tamta ciężarówka postanowiła wjechać w drzewo. O nie, nie udało się. Chociaż po połowie się udało. Cały budynek się prawie rozwalił. No cóż, drodzy widzowie, mapa jest bardzo ciekawa, ale myślę, że najciekawsza jest właśnie ta stacja benzynowa. Także link do niej oczywiście znajdziecie również w opisie. No i cóż, drodzy widzowie, w tym odcinku to będzie już raczej wszystko. Pamiętajcie o tym, że kolejny odcinek, a raczej jego produkcja rozpocznie się, gdy pod tym odcinkiem uda się wbić 30 000 wyświetleń, o czym mówiłem, no na samym początku. Także zróbmy ostatnie uderzenie tym jakże szybkim samochodem, który przypomina Subaru. O, już jedziemy 120. Wbijamy 4 i prawdopodobnie z tym właśnie tutaj biegiem wmechujemy się w tą stację. O! Jeszcze w locie! I wskakujemy, chociaż już chyba raczej się mocniej tej stacji uszkodzić nie da. Także drodzy widzowie, w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Także cześć i czołem!